Mszą świętą polową odprawioną na gminnym stadionie rozpoczęły się tegoroczne obchody Święta Plonów w Boniewie. Inicjatywa wspólnej modlitwy w plenerze spotkała się z aprobatą mieszkańców. Dzisiaj mieliśmy pierwszy raz w naszej historii tu boniewskiej mszę na stadionie, która przed chwilą się skończyła. No, nie było tak głośno jak w tej chwili. Była cisza, modlitwa, skupienie. Dziękowaliśmy najpierw modlitwą za zebrane plony, a teraz w formie takiej zabawowej razem integrujemy się, bawimy. No i tak, nie chcę powiedzieć do białego rana, ale na pewno do północy. Wspólne świętowanie zakończenia żniw stało się w Boniewie tradycją, w której kultywowaniu wszyscy mieszkańcy, nie tylko ci trudniący się rolnictwem, chętnie biorą udział. Minął kolejny rok można powiedzieć w rolnictwie jest za nami i jak każda gmina, tak i nasza gmina obchodzi dożynki. Przypomnę, że dożynki w historii Polski sięgają aż XVI wieku. To jest po prostu podziękowanie za zebrane plony, ale również jest czas na radość, jaka na pewno będzie tutaj na boisku. Jest to czas na biesiadowanie, na wspólny piknik i słuchanie dobrej muzyki do późnych godzin nocnych. Każdego roku uroczystościom dożynkowym przewodniczy jedno z sołectw. W tym roku wioską wiodącą były Łąki Wielkie. To jest dla nas wielki zaszczyt, jesteśmy dumni. Staraliśmy się jak najwięcej włożyć wysiłku w efekt końcowy dzisiejszych dożynek. Na scenie w części artystycznej wystąpiły zespoły Silvers, zespół cygański, Elena Rutkowska i Cygańskie Czary oraz Boys Band.